Moimi Państwa gościem jest Krzysztof Śmiszek, przedstawiciel klubu parlamentarnego Lewicy. Witam, dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dlaczego Włodzimierz Czarzasty będzie najlepszym szefem sztabu wyborczego Lewicy? No, to się okaże. 20 stycznia, w najbliższą sobotę, będziemy mieli posiedzenie Zarządu Krajowego Nowej Lewicy i będziemy wybierali szefa sztabu. Kto nim zostanie, to się okaże. Oczywiście Włodzimierz Czarzasty jest jednym z kandydatów do objęcia tej ważnej funkcji, jeśli chodzi o zbliżające się wybory. Trzeba powiedzieć sobie o jednej rzeczy, bo możemy rozmawiać o personaliach, to jest oczywiście ciekawe. Interia o tym napisała dla porządku, napisała o tym Interia. Powiem o wicemarszałku Sejmu jako jednym z kandydatów. No tak, i oczywiście jest jednym z kandydatów, natomiast ważne, żeby powiedzieć jedną rzecz, że niezależnie od tego, od tych rozmów, które się toczą, na ilu listach będziemy szli jako opozycja, czy to będzie jedna lista, czy cztery, czy szesnaście, czy trzy, to partie polityczne już dzisiaj, te, które chcą przejąć władzę, które mają program, które chcą zmienić Polskę, które chcą Polski innej niż Polska pod rządami PiS-u, już powinny się ogarnąć. I na te 9-10 miesięcy przed wyborami to jest ten dobry moment, żeby pokazać Polkom i Polakom, lewica jest gotowa do wyboru. A kto jest nieogarnięty, panie pośle, z opozycji? Jeszcze raz. Kto jest nieogarnięty z opozycji? No wie pan, panie redaktorze, to nie chodzi o to, żeby mówić, kto jest ogarnięty, a kto nie. Pan ja mówi, mówię, trzeba się ogarnąć. No, trzeba ktoś się, musi nie być ogarnięty. No, trzeba się ogarnąć w sensie organizacyjnym. Trzeba się ogarnąć w takim sensie, żeby pokazać Polkom i Polakom, że partie opozycyjne są już gotowe. I oczywiście to jest dużo czasu, 10 miesięcy do wyborów. Zazwyczaj szefa sztabu... To jest bardzo mało czasu, ja się nie zgodzę. Wbrew tak pozorom to jest dużo, tak prawda? Nie. Zgadzam się, że 10 miesięcy przeleci, jak z bicza strzelił, ale z drugiej strony zazwyczaj było tak, że szefa sztabu wyborczego wybierało się na 2, 3, 4 miesiące przed wyborami. Jest 10, a my już się przygotowujemy, więc pokazujemy, że jesteśmy zwarci, gotowi, mamy program, mamy pomysł, jeździmy po Polsce i rozmawiamy z Polakami, ale także przygotowujemy się organizacyjnie, finansowo, programowo i ruszamy z ofensywą. A niepokoją pana ostatnie badania, panie pośle, bo na przykład Instytut Badań Spraw Publicznych stanpolityki.pl publikuje sondaż, wedle którego Lewica może liczyć na jedynie 4,33% poparcia. To jest poniżej progu wyborczego. Nie wierzę zupełnie w tego typu sondaże. Sondaże nasze, wewnętrzne, ale także wszystkie ale jeśli inne. Sondaże pokazują 12% dla Lewicy, to pan wierzy. Wie pan, mnie uczono, żeby odrzucać skrajności. Mhm. Jeśli pokazuje nam jakiś sondaż, że mamy 4%, to błagam, to naprawdę. Jakie jest realne poparcie dla moim państwa? Moim zdaniem jest to stabilne 10% i z naszych badań wynika, że jest to stabilna cyfra, chociaż, czy liczba, chociaż oczywiście ona dla nas nie jest zadowalająca. 10% to jest za mało. Ja chciałbym, żeby Lewica miała co najmniej 15%, dlatego że w nowym rządzie, a wierzę, że Lewica będzie w nowym rządzie i musi być w nowym rządzie, żeby dopilnować ważnych spraw, żeby ten głos socjaldemokratyczny, postępowy, proeuropejski był słyszalny bardziej niż jakieś, powiedzmy, głosy, które chciałyby utrzymać centrowy kurs polskiej polityki. Kilka dni temu był tutaj Sławomir Neumann i miałem takie wrażenie, że nieco protekcjonalnie o swoich partnerach z opozycji się wypowiada, podkreślając to, że Koalicja Obywatelska ma dzisiaj poparcie większe niż łącznie PSL, Lewica i Polska 2050. No i Platforma Obywatelska ustami Sławomira Neumanna w tym przypadku no powiedziała, że no państwo czasami działacie irracjonalnie, bo się musicie w jakiś sposób wyróżnić, macie swoje interesy. Tutaj przede wszystkim chodziło o Polskę 2050, Szymona Hołownię, no ale generalnie mowa była o wszystkich partiach. Jak pan do tego podchodzi? Do tych? No co, ja, czy te słowa tworzą dobrą atmosferę? Ja nie będę atakował nikogo na opozycję. Dzisiaj nie jest czas na takie stroszenie piórek i pokazywanie, no ja tutaj mam 30% czy 25%, to jest więcej niż 10. Oczywiście, że 25% ta Platformy to jest więcej niż 10 czy 12% Lewicy, ale Platforma musi zrozumieć też jedno. Być może ciągle jeszcze w głowach niektórych naszych przyjaciół z Platformy Obywatelskiej funkcjonuje ten obraz tego ugrupowania jako jedynego wyboru takiego hegemona na opozycji. Wszystkie sondaże pokazują od 7 lat, że Platforma sama nie wygra i Platforma musi to sobie przyswoić, ale też musi pamiętać, że ma przyjaciół na opozycji i wszystkie też sondaże pokazują, że wszyscy musimy ten rząd poskładać i wszyscy musimy się dogadać i na pewno nie znajdzie pan we mnie osoby, która będzie jakoś specjalnie hejtowała Platformę czy PSL. Czy... A mimo wszystko spróbuję, panie pośle. No czuje się pan oszukany przez Szymona Hołownię?
No ja rozumiem, że pyta pan o głosowanie w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. No ja akurat mam najmniejszy mandat do mówienia o tym, czy czuję się oszukany, czy nie, ponieważ zagłosowałem przeciwko tej ustawie. Natomiast ja uważam, że i to już nie była moja rola, tylko naszych szefów klubów i naszych liderów. Pytam dlatego, żeby wyjaśnić jednym zdaniem. Szymon Hołownia, to znaczy miało powstać porozumienie, wedle którego wszystkie główne demokratyczne partie opozycyjne miały wstrzymać się od głosu nad właśnie w sprawie głosowania nad ustawą sądową. No Polska 2050 zdaje się wyłamała się z tego porozumienia, bo partie się wstrzymały, a Szymon Hołownia zagłosował przeciw. Ale to, co pan powiedział również, pan również zagłosował przeciw, wbrew chyba stanowisku Lewicy. Tak, to znaczy nie mieliśmy w Lewicy dyscypliny klubowej, to oznaczało, że każdy podejmował decyzję. A dlaczego pan się nie dostosował do, ja wiem, dyscypliny, właśnie takiej nieformalnej dyscypliny, powiedzmy tych wytycznych? To są bardzo trudne wybory i moim zdaniem cała opozycja stanęła w obliczu bardzo tragicznego wyboru, takiego wręcz powiedziałbym antycznego, jak w Antygonie. Cokolwiek byśmy nie zrobili, nie będzie idealne. Bo oczywiście z jednej strony można było zagłosować gremialnie przeciw, i wtedy ustawa by nie przeszła. I znowu z jednej strony PiS pewnie uruchomiłby propagandę nienawiści, hejtu i takiego szlamu, który chciałby nas obsmarować za niedostarczenie pieniędzy Polakom. Ale to się dzieje cały czas. Bo niektórzy politycy, którzy się wstrzymali, twierdzą, że no, gdyby zagłosowali przeciwko, no to telewizja publiczna, Prawo i Sprawiedliwość nazywaliby ich zdrajcami. Ale ja przypominam, że to się dzieje cały czas. Znaczy, no, oczywiście, że to się dzieje się cały nie zmieniło czas. Po tym z drugiej głosowaniu. Strony głosuj, koledzy, koleżanki, których wybór bardzo szanuję i nie chciałbym jakoś specjalnie tego komentować, wierzą, że zagłosowanie na wstrzymanie się doprowadzi do uruchamiania tych pieniędzy. A dlaczego pan zagłosował przeciwko? To jest trudny temat i jakby ja też nie chciałbym jakoś budować jakiegoś bohaterstwa. Ale nie, bo chciałbym, żeby nasi słuchacze, nasi widzowie, nasi czytelnicy to zrozumieli, bo klub Lewicy zagłosował, wstrzymał się od głosu, pan zagłosował przeciwko tej ustawie. Dlaczego pan się wyróżnił? Dlatego, że uważam, że ta ustawa jest wprost niekonstytucyjna. Ta ustawa jest sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania państwa prawa. I mam głęboką niewiarę w to, że ta ustawa uruchomi pieniądze z Unii Europejskiej. Czyli pańscy koledzy, koleżanki popełnili błąd, wstrzymując się od głosu? Nie, popełnili błędu, dlatego że doceniam i szanuję tę wartość, która im przyświecała, jedności na opozycji. Tak dogadali się nasi szefowie klubów. Ja zazwyczaj głosuję w 99% tak, jak podejmuje decyzję Lewica. W tym przypadku po prostu się nie dostosowałem do tego wymogu, ponieważ uważam, że tak jak powiedziałem, to jest ustawa, która w głęboki sposób narusza podstawowe procedury konstytucyjne i też wartości konstytucyjne. Żywię głęboką nadzieję, że w Senacie ta ustawa zostanie poprawiona, choć też przewiduje oczywiście oczywisty scenariusz. Nawet najpiękniejsze poprawki Senatu zjednoczą znowu Ziobro i Kaczyńskiego w Sejmie. Którzy już zapowiadają, że odrzucą poprawki senackie. No ale teraz też będzie duży sprawdzian dla pana prezydenta. Czy rzeczywiście to, co mówi, że chciałby uruchomić pieniądze dla Polski jest prawdą, czy dalej będzie się zachowywał jak król słońce i będzie bronił swoich wyimaginowanych prerogatyw dotyczących powoływania sędziów. Opozycja powinna podjąć pewien dialog z kancelarią prezydenta, która no, miała poważne zastrzeżenia, mówił o tym prezydent w tym głośnym wystąpieniu do ustawy, która de facto została uchwalona w niezmienionym kształcie, albo w nieznacznie zmienionym kształcie niż ten projekt, który był w grudniu. Może należałoby podjąć te rozmowy z prezydentem, przekonać go do tego, że wciąż w parlamencie pracujemy nad niekonstytucyjną ustawą. Panie redaktorze, ja pamiętam słowa pana prezydenta sprzed roku ze spotkania w kancelarii u pana prezydenta, kiedy rozmawialiśmy nad tym pierwszym projektem ustawy, który powołał Izbę Odpowiedzialności Zawodowej i mnie się wydaje, że rozmowa z panem prezydentem nie ma już większego sensu, ponieważ pan prezydent jest dzisiaj tak przyklejony do tej wizji siebie jako prezydenta, który ma ostatnie słowo w mianowaniu, w powoływaniu sędziów, że gdyby zdecydował się na powołanie pana albo mnie na sędziego, kiedy w dużej części prawdopodobnie nie spełniamy tych warunków, no może ja trochę bardziej niż pan redaktor, to postawiłby na swoje
swojej i mianowałby pana sędzią Sądu Najwyższego i powiedziałby, nie, no to jest nie, moja... Nie przesadzajmy, no są pewne warunki do... Nie, no, panie redaktorze... Do przejścia i... Trzymając się tego literalnie, co mówi pan prezydent, że to on ma ostatnie słowo i to on mianuje sędziów... myślowy. Nie, no to jest skrót myślowy, który przyświeca jemu, ale ten skrót myślowy powoduje, że mamy dzisiaj chaos i w Trybunale Konstytucyjnym, i w polskim sądownictwie, więc ja bym miał taki apel do pana prezydenta, żeby trochę wyluzował, żeby trochę zrobił krok wstecz i popatrzył na szerszy obraz, że to nie chodzi o niego, to nie chodzi o Andrzeja Dudę w tym wszystkim, tylko chodzi o pieniądze dla Polski, po pierwsze, a po drugie, zachowanie jakichś minimalnych bezpieczników, jeśli chodzi o mianowanie i powoływanie sędziów, i tym bezpiecznikiem jedynym nie może być pan prezydent. Mówi pan, że żeby prezydent nieco wyluzował, a myśli pan, że Jarosław Kaczyński po tych głosowaniach, po tym zamieszaniu po stronie opozycji w Sejmie jest bardziej wyluzowany niż jeszcze w grudniu? Nie wiem, czy jest. Wielu publicystów, komentatorów, ale również polityków, na przykład partii Szymona Hołowni, twierdzi, że Kaczyński de facto odzyskuje inicjatywę. Nie sądzę, dlatego że z jednej strony oczywiście Kaczyński będzie sprzedawał głosowanie w Sejmie jako swój sukces, bo przecież pół dobrego słowa nie powie o opozycji. Zresztą opozycja, a przynajmniej lewica, nie czeka na żadne dobre słowo od Kaczyńskiego i na żadne pochwały, ale problem jest inny. To znaczy Kaczyński ma problem z tym, żeby wreszcie uruchomić pieniądze. Znaczy ja widzę, jak Kaczyński czeka na to, jakby w blokach startowych, żeby jeździć znowu po Polsce z wielkimi kartonami pod tytułem przekazujemy 100-200 500 milionów złotych na tę miejscowość, czy inną. Nawet jak te środki nie zostaną uruchomione, to i tak te kartony będą. To i tak oczywiście będą kartony i będą te czeki. Natomiast Kaczyński tych pieniędzy nie dowiezie. Panie redaktorze, powiedzmy sobie jedną rzecz bardzo jednoznacznie i szczerze. To, że dzisiaj Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich, pan premier czy ktokolwiek inny z rządu mówi, że dogadał się z Komisją Europejską, to ściemnia, bo żadnego dealu z Komisją Europejską nie może być, bo Komisja Europejska nie jest, nie wiem, biurem analiz sejmowych czy biurem legislacyjnym, który siedzi na komisjach sejmowych i podpowiada to uwalcie, a to przyjmijcie. Tak nie jest. Komisja Europejska mówi jednoznacznie, będziemy oceniać ustawę wtedy, kiedy ona wejdzie w życie, kiedy zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a ani Dziennika Ustaw nie mamy jeszcze pełnego ustaw naprawiających praworządność, ani nie mamy ostatecznych decyzji, więc ja bym ten optymizm Prawa i Sprawiedliwości naprawdę zamroził na najbliższe miesiące. Zgadza się pan z opinią, już zamykając ten temat, Leszka Millera w Superekspresie, który powiedział, partie opozycyjne postanowiły umożliwić PiS-owi ogłoszenie sukcesu w walce o środki unijne, a wszystko to z bojaźni przed Kaczyńskim i propagandystami z TVP. No, wie pan, gorszej obelgi chyba sobie nie można wyobrazić. Nie, no Leszek Miller mówi, co chce mówić i ja nie mam zamiaru go tutaj jakoś specjalnie cenzurować. Natomiast Leszek Miller nie jest już w Sejmie i Leszek Miller nie wie, jak na co dzień jest obsować z Kaczyńskim. Ja się hejtu Kaczyńskiego nie boję. Ja się nie boję tego, że Kaczyński będzie nas jako opozycję znowu obsobaczał, bo robi to od 7 lat i naprawdę nie robi to na mnie większego wrażenia. Ja wolałbym i cieszę się z tego, że opozycja działa co do zasady wspólnie, czasami są wyłomy, ale mam wrażenie, że to naprawdę szybko zostanie zapomniane i apelowałbym o to, żeby zrobić krok do przodu, żeby opozycja za kilkanaście dni pokazała Polakom jedną informację. Niezależnie od tego, jak będziemy szli do wyborów, czy na jednej, dwóch, czy pięciu listach, dzień po wyborach wszyscy siądziemy do jednego stołu i utworzymy rząd. I to będzie nadawało pewien ton w tej kampanii wyborczej i dawało pewne poczucie spokoju Polakom, którzy być może wahają się, na kogo zagłosować, że cokolwiek się nie wydarzy, opozycja dzień po wyborach będzie tworzyła wspólny rząd. Rząd z Donaldem Tuskiem na czele? Zobaczymy. Panie redaktorze, jakby polska polityka i w ogóle polityka jest tak nieprzewidywalna, że naprawdę w ostatnich tygodniach może się wydarzyć wszystko. A być może będzie tak, że będzie to ktoś inny. Ja naprawdę uważam, że dzisiaj sprzedawanie tego typu nazwisk, kto premierem, kto ministrem, kto marszałkiem i dzielenie skóry na niedźwiedziu jest absolutnym strzałem w stopę. Chwilę porozmawiamy o tym nazwiskach. Kamil Dziubka w Onecie pisze o tym, że Platforma Obywatelska ma taki pomysł, żeby ściągnąć na kampanię wyborczą znane nazwiska z Europarlamentu. Radosław Sikorski, Bartosz Arłukowicz, jakkolwiek oceniasz tych polityków, nie można im odebrać prawa do uznania, że są albo byli lokomotywami
wyborczymi, podobnie jak Robert Biedroń. Pytanie, czy na przykład Lewica może skorzystać z Roberta Biedronia, który dzisiaj jest europarlamentarzystą, albo z innych polityków lewicowych? No, oczywiście strategii nie ujawnię, bo to byłoby no, nierozsądne, mówiąc bardzo eufemistycznie, ale ja uważam, że im silniejsze listy, jeśli listy będą, czy na listach będą osoby, które cieszą się zaufaniem społecznym, są popularne, potrafią ściągać nie tylko ten stary elektorat opozycji, ale przyciągać na przykład młodych ludzi, to czemu nie? No, akurat Lewica ma ten potencjał na opozycji ściągania tych wszystkich... Ale namówiłby pan Roberta Biedronia, żeby kandydował w wyborach do Sejmu? No to jako jedna z najpopularniejszych postaci po stronie Lewicy. Byłoby miło siedzieć w jednej ławie z Robertem Biedroniem, przynajmniej częściej bym go widział na co lepiej dzień. Byłoby siedzieć w Parlamencie Europejskim, rozumiem, razem. Zobaczymy, panie redaktorze, te decyzje będą podejmowane naprawdę wtedy, kiedy trzeba będzie. Jeśli trzeba będzie, to trzeba będzie ściągnąć tych ludzi, którzy dzisiaj cieszą się dużym zaufaniem społecznym, którzy potrafią mówić do młodego elektoratu, którzy potrafią zagospodarować tych wszystkich 18, 19, 20-latków, którzy właśnie weszli na rynek polityczny i jeszcze nigdy nie głosowali. Wydaje mi się, że jestem coraz bardziej o tym przekonany, że jedynym takim ugrupowaniem, które potrafi przyciągnąć młodych ludzi, jest właśnie Lewica. I to właśnie Lewica powinna promować swoje młodsze twarze, czy twarze, które są wiarygodne dla, powiedzmy, młodego pokolenia, ale także wiarygodne dla pokolenia tego 60-parolatków czy 70-latków, którzy pamiętają jakieś tam, powiedzmy, lepsze czasy w ich mniemaniu. Na pewno młodych ludzi żywo interesuje kwestia mieszkań i ta kwestia no, naprawdę przyciąga zainteresowanie młodych ludzi, jeśli chodzi o politykę. Czy panu się podobają te najnowsze propozycje pana ministra Budy, który no, chce wprowadzić dla ograniczenia dla posiadaczy kilku mieszkań? Ja jestem zwolennikiem regulacji czy obecności państwa w regulowaniu obrotu nieruchomościami. Strasznie denerwuje mnie to, kiedy słyszę, i to są rzeczy, na które spotykając wyborców przez ostatnie 3,5 roku, że z jednej strony pozwala się bez żadnych skrępowań funkcjonować na rynku mieszkaniowym wielkim funduszom kapitałowym, którzy na pniu kupują 100, 200, 300 mieszkań w jednym budynku, wynajmują te mieszkania w trybie tak zwanego najmu krótkoterminowego, a z drugiej strony mamy tysiące, dziesiątki, setki tysięcy rodzin czekających w kolejkach na mieszkanie komunalne czy mieszkanie od gminy czy miasta. I to jest pewnego rodzaju jakiś koszmar i niesprawiedliwość, ale jest jeszcze jedna kwestia. Znaczy, są też propozycje sprzed kilku tygodni rządu Prawa i Sprawiedliwości, że będą dopłacać z tego co pamiętam, przez pierwsze 10 lat do kredytu mieszkaniowego. No, sorry, to jest znowu napychanie kieszeni bankom i deweloperom, bo nie chodzi o to, żeby dopłacić do bardzo drogiego kredytu z naszych publicznych pieniędzy. Chodzi o to, żeby te wielkie pieniądze, które się będzie przeznaczało na potrzeby banków, przeznaczyć na przykład dla samorządów, żeby to one miały te możliwości budowania. Pełna zgoda, jakby podobne propozycje Platformy mówią dokładnie to samo, co w roku 2014, jakby w ogóle nie zauważyli, że świat się zmienił. Tylko to jest znowu powrót do takiego prymitywnego kapitalizmu, gdzie nie widzi się potrzeb społecznych, tylko po prostu takim najprostszym narzędziem jest wepchnięcie znowu miliardów do kieszeni deweloperów. Wracając do tej propozycji Waldemara Budy, on mówi tak, planujemy wprowadzenie podatku transakcyjnego od hurtowego kupowania mieszkań, bez różnicowania, czy są to fundusze, czy osoby prywatne. Nie ma jeszcze decyzji politycznej, ale moja propozycja uzgodniona już z Ministerstwem Finansów jest taka, żeby podatek wynosił 6%. Będą też ograniczenia przy zakupie powyżej 5 mieszkań. Ja się zastanawiam, panie pośle, czy pana te regulacje nie dotkną, bo patrząc na pana oświadczenia majątkowe, ma pan sporo mieszkań. Ma pan 55-metrowe mieszkanie o wartości ponad 200 tysięcy złotych, mieszkanie o powierzchni 40 metrów kwadratowych, 330 tysięcy, jeśli chodzi o wartość, mieszkanie powyżej 47 metrów kwadratowych, kolejne mieszkanie powyżej 46 metrów kwadratowych, no i mieszkanie o powierzchni prawie 100 metrów kwadratowych za niemal 2 miliony złotych. Sporo tego, panie pośle. No, pracowałem, to zarobiłem i mam. Część tych mieszkań jest oczywiście na pół z moim partnerem. Jedno z nich jest po prostu mieszkaniem mojej mamy, którą odziedziczyliśmy po naszym zmarłym tacie z moimi siostrami. Więc, ale jakby... I pan wynajmuje te mieszkania? Bo rozumiem, tak, że oczywiście. W wszystkich mieszkaniach pan... Nie mieszkam we wszystkich mieszkaniach. Tak? Nie, wynajmuję mieszkania. Jeśli pan jest zainteresowany, ile zarabiam, zawsze mówię o tym publicznie. Wynajmuję dwa mieszkania, jedno za 2000
drugie za 2,5 tysiąca. Płacę od tego co miesiąc podatek 8,5%. No i tak. I rozumiem, jest, że te mieszkania nie stoją puste, tak? No, nie stoją. O tym też jest dyskusja, że ci posiadacze większej liczby mieszkań pozostawiają te mieszkania puste, nikt w nich nie mieszka. To jest problem. Ja oczywiście kupują je spekulacyjnie. To nie są mieszkania. Rozumiem, że pan nie kupował spekulacyjne. No nie kupuję spekulacyjnie mieszkań. Przepraszam, że być może wchodzę w prywatę, ale to wszystko jest w oświadczeniu majątkowym, do którego ja jestem zwolennikiem turbo przejrzystości, więc może pan pytać, o co pan chce. Te mieszkania są wynajmowane. Jedno mieszkanie mam też we Wrocławiu, gdzie przecież jestem posłem i muszę gdzieś czasami się przespać, jak jadę do swojego okręgu. Ja generalnie uważam, że państwo powinno być bardziej obecne, jeśli chodzi o regulowanie tego rynku nieruchomościami. Jeśli są pomysły na to, żeby z jednej strony zablokować takie hurtowe kupowanie mieszkań pod tak zwane inwestycje, czy tak, żeby zamrozić kapitał, a z drugiej strony mamy tysiące ludzi, którzy czekają na te mieszkania, no to trzeba to wszystko uregulować. Gdzie są takie tanie mieszkania, panie pośle? 47,9 metrów kwadratowych, czyli prawie 50 metrów kwadratowych o wartości 182 tysiące. To jest Stalowa Wola pod Karpacie. A myśli pan, że ta wartość tego mieszkania jest dzisiaj dokładnie ta, jaką wpisał pan w oświadczeniu majątkowym? To też jest pytanie. Trzeba to weryfikować, wie pan, bo niektórzy zwracają uwagę, że to są błędy. Oczywiście jednak trzeba to weryfikować, tylko fajnie by było, gdyby Kancelaria Sejmu dała nam jakieś wytyczne, jak publikować te wyceny, bo oczywiście nieruchomości idą w górę, więc jedni wpisują wartość nieruchomości z dnia zakupu, jedni wpisują około, czyli to, co myślą, że jest warte. Inni robią jakieś researche w internecie, szukając średnich cen metra kwadratowego. Więc no, tutaj przydałaby się jakieś lepsze wytyczne ze strony Kancelarii Sejmu. A pan ograniczył przywileje dla parlamentarzystów, o tym piszą tabloidy dzisiaj, jeśli chodzi o przeloty samolotami? Czy ten przywilej to przywilej? No, można tak chyba to nazwać, niektórzy tak to nazywają. Czy on powinien zostać? Rozumiem, że parlamentarzyści podróżują, no muszą dojechać do domu i tak dalej, ale może należałoby ograniczyć to jednak do pewnej liczby kilometrów na przykład. Wie pan co, to jest tak, to jest bardzo trudna dyskusja. Ja jestem posłem z Wrocławia i muszę krążyć, muszę i chcę pomiędzy Wrocławiem i Warszawą bardzo często. Czasami jestem na lotnisku raz, dwa razy w tygodniu, więc to bardzo trudno, panie tak też określić, bo oczywiście możemy podyskutować o tym, nie wiem, wprowadzić limit 2 podróży w tygodniu albo 5 podróży w miesiącu, tak? Tylko czasami jest tak, że w okręgu trzeba robić bardzo wiele rzeczy, a poza tym Warszawa wzywa, bo są posiedzenia komisji, posiedzenia Sejmu, więc ja nie podjąłbym się dzisiaj takiego wyliczenia. Oczywiście mogę o tym dyskutować i też chyba tam jest moja wypowiedź w tym dzienniku, gdzie mówię, że jestem zwolennikiem regulacji tego typu podróży. Natomiast trudno bardzo wyliczyć. Jeden poseł jeździ raz na pół roku do swojego okręgu. Pytanie, czy to jest dobrze sprawowany mandat. Drugi poseł jeździ cztery razy w tygodniu do swojego okręgu, spotykając się z mieszkańcami. Nie, wolałbym oczywiście, żeby pan jak najczęściej był w swoim okręgu. Właśnie. Zresztą pan to robi. Jesteście państwo chyba jako lewica najczęściej w terenie. Ostatnia kwestia, panie pośle. Prawo i Sprawiedliwość robi kampanię przeciwko Platformie Obywatelskiej. Głównie chodzi o euro. Zarzuca Donaldowi Tuskowi, że jest za przyjęciem euro, grozi, straszy walutą wspólną Unii Europejskiej. Teraz pytanie, czy jeśli lewica dojdzie do władzy, będzie działać na rzecz wprowadzenia euro i będzie chciała wprowadzić euro w Polsce? Dwie rzeczy trzeba rozgraniczyć. Jedna to, że wstępując do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się, że walutę przyjmiemy. Oczywiście nie było żadnej daty i nie ma żadnej daty krańcowej, jeśli chodzi o decyzję o wprowadzaniu euro. Z drugiej strony trzeba patrzeć na realia gospodarcze. Ja uważam, że dzisiaj w tym momencie przy tak szalejącej inflacji, przy takiej niepewności gospodarczej, przy takiej drożyźnie, ale takich też niepewnościach na rynkach kapitałowych, na rynkach finansowych. Dzisiaj ta dyskusja o jakiejś sztywnej dacie jest bezcelowa. Mhm. Lewica dzisiaj nie postuluje wprowadzenia natychmiastowego euro, nie postuluje, czy nawet nie przedstawia jakiejś daty, aczkolwiek jesteśmy turboentuzjastami, turbozwolennikami integracji europejskiej. Pieniądz wspólny europejski jest elementem integracji, więc będziemy o tym rozmawiać. Natomiast żadnej daty na pewno nie podamy, ponieważ dzisiaj uważamy, że polska gospodarka nie jest przygotowana do przyjęcia waluty euro w takiej kondycji, w jakiej jesteśmy dzisiaj. A lewica zrobi wszystko, żeby ta gospodarka była przygotowana. Absolutnie. Jak rozumiem. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Moim i państwa gościem był Krzysztof Śmiszek.